Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Puls Agro. Skoro widzimy się po krótkiej przerwie, to ja może przypomnę, nazywam się Jakub Kępczyński, reprezentuję zespół ekspertów agro i tak jak w poprzednich odcinkach tradycyjnie postaram się Państwu opowiedzieć, co w tej chwili słychać w polu. Zanim jednak o tym, najpierw może dwa słowa o sytuacji hydrologicznej, jaka jest w kraju. I tutaj od razu rzuca nam się w oczy ogromne zróżnicowanie regionalne. Podczas kiedy wszyscy wiemy, w połowie września w południowo-zachodniej części kraju mieliśmy do czynienia z ogromną ilością opadów, które spowodowały powódź. W tym miejscu przede wszystkim ogromne słowa współczucia dla wszystkich ludzi, wszystkich osób poszkodowanych przez ten kataklizm, w tym również rolników, którzy ponieśli bezpośrednie i pośrednie straty związane z powodzią. Jednakże w tym samym momencie cały wschód Polski był tej wody pozbawiony i te różnice regionalne w tej chwili nam się dosyć mocno rysują, zwłaszcza w warstwie ornej i w warstwie bazowej. I podczas kiedy tej wody jest jeszcze za dużo, można powiedzieć, na południowym zachodzie Polski, na północnym wschodzie widzimy pewne niedobory. Oczywiście sytuacja się nieco poprawiła. Na początku października, w pierwszych dniach mieliśmy już opady na całym terenie kraju. One były mniej więcej równo rozłożone, więc o tyle w samej warstwie, powiedzmy sobie, tej powierzchniowej, to widzimy, że to uległo znacznej poprawie ta sytuacja, również na północnym wschodzie. To jeżeli spojrzymy głębiej, czyli warstwa orna, a jeszcze głębiej, czyli warstwa bazowa, no to ona jest bardzo zubożona już jeżeli chodzi o wodę. I oczywiście jest to sytuacja normalna, tak, po okresie letnim, kiedy ta właśnie warstwa bazowa była źródłem wody dla warstwy ornej i powierzchniowej. Te zasoby zwyczajnie się wyczerpały i żeby je odnowić, tak naprawdę no, minimum 2-3 miesiące pochmurnej, chłodnej aury z dużą ilością opadów, czyli taka powiedzmy sobie jesień listopadowa może by pomogła, a z pewnością one się odbudują dopiero po zimie. Jest to sytuacja, tak jak mówię, zupełnie naturalna dla Polski, tym niemniej oczywiście pewnie większość rolników, zwłaszcza ze wschodniej części kraju, widziałaby jednak chętnie troszeczkę więcej tych opadów. Skoro już jesteśmy przy zapotrzebowaniu wodnym, to może najpierw dwa, trzy takie tematy, które są kluczowe w tej chwili na polu. Pierwszy z nich to jest siew pszenicy ozimej oczywiście. Tutaj widzimy zdjęcia z Wielkopolski, gdzie tej wody no nie brakuje, widzimy ładnie jest rysuje się wilgoć na glebie, także zakładamy, że te wschody nastąpią dość szybko, warunki są według mnie sprzyjające. Tutaj kolejne zdjęcia z Wielkopolski, widzimy już prawdopodobnie jest to jęczmień jary, który już wchodzi, jęczmień przypominamy, powinien być wysiany do końca września i tak się zapewne stało, więc ja bym obstawiał, że to jest po prostu jęczmień ozimy, który wschodzi bardzo ładnie i to cieszy oko. Nieźle wygląda również, słuchajcie, rzepak. Rzepak, już ten był przynajmniej raz skracany, to jest stanowisko w centralnej Polsce. Wydaje mi się, że zakładając jeszcze, prawda, że ta jesień trochę potrwa, jest raczej ciepło, i to się pewnie z nami utrzyma jeszcze, myślę, że przynajmniej miesiąc ten zabieg skracania trzeba będzie na rzepakach powtórzyć przynajmniej dwu, a może nawet i trzykrotnie, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, ale dzisiaj rzepak wygląda bardzo, bardzo dobrze. Kolejną uprawą i kolejnym tematem takim bieżącym jest kukurydza. Na sporej części kraju ta kukurydza została już zebrana, oczywiście ta na kiszonkę pierwsza, ta na ziarno troszeczkę później. Zostało jeszcze trochę właśnie tej z przeznaczeniem na ziarno w tej chwili. Wydaje mi się, że część tych prac lekko przyhamowała. Rolnicy zajęci są innymi powiedzmy sobie pracami w polu, a kukurydzę wiadomo, że można jeszcze zbierać spokojnie i do końca listopada, jeżeli chodzi o ziarno. Prawdopodobnie tutaj są oczekiwania na jeszcze większe dosychanie ziarna. Jeżeli chodzi o plony, no to one nie są może jakieś rewelacyjne, mówię o kukurydzy, ale też nie odbiegają, powiedzmy sobie, jak znacząco od takich średniorocznych, średnich plonów. I co ciekawe, natomiast na plus jest niska zawartość wody, tak? Ona jest poniżej 30% z tego, tak ja się orientuję, rozmawiam z Państwem, także wydaje mi się, że akurat ten parametr jest zupełnie przyzwoity, on na pewno wpłynie pozytywnie na koszty dosuszania, ewentualnie ceny sprzedaży bezpośredniej, wiadomo, że za suchą kukurydzę ta cena jest po prostu lepsza.
A tutaj jeszcze taka właśnie ciekawostka, to jest właśnie zdjęcie również z Wielkopolski, na stanowisku bardzo zasobnym składniki pokarmowe, jak również wodę. Widzimy, że jeżeli kukurydza ma pod dostatkiem tych dwóch czynników plonotwórczych, to potrafi tą wegetację znacznie dłużej prowadzić i cały czas budować biomasę. Tutaj widzimy kukurydzę, która równie dobrze mogłaby wyglądać tak, prawda, nie wiem, miesiąc temu, a mamy przecież już początek października. Także widzimy, że są i takie widoki, oczywiście one raczej należą do rzadkości. Częściej widoczna jest kukurydza, tak jak na tych fotografiach poprzednich. A tu już mamy tak zwany krajobraz po bitwie. Kukurydza jest zebrana. W górnej części widzimy resztki pozostawione, w dolnej i po prawej stronie resztki pozostawione, ale też już przykryte. Tu w tym miejscu też przypomnę, że to jest praktyka, którą nasz bank bardzo sobie ceni, wspiera, mianowicie pozostawianie resztek pożniwnych i ich przykrycie również. W ten sposób można sekwestrować z atmosfery kilkanaście albo i więcej w przypadku kukurydzy ton dwutlenku węgla i przede wszystkim zgromadzić ten węgiel w związkach organicznych w glebie, tak, tworząc, wzbogacając próchnicę, co jest niezmiernie istotnym czynnikiem plonotwórczym, jak również czynnikiem, który pozwala nam redukować ślad węglowy. Także zdecydowanie wspieramy tego typu praktyki. To są bardzo, bardzo fajne zdjęcia, które pokazują, że te resztki zostały tutaj przykryte i przede wszystkim zostawione. Na koniec nasz bohater odcinka, czyli burak cukrowy. Kampania buraczana trwa już przeszło miesiąc, w tym roku się wcześniej zaczęła. Widzimy, ten burak już kończy swoją wegetację, ma tych liści coraz więcej, poobumierały, masa zielona się redukuje, natomiast korzeń bardzo fajnie wygląda, korzeń nabiera masy, nabiera cukru. Jeżeli chodzi o plony, tutaj będziemy, proszę Państwa, mieli zdjęcia, to jest akurat okolice Grudziądza są, w tej chwili ten zbiór trwa, zdjęcia były robione 3 października, czyli tak dokładnie właśnie bym powiedział w samym środku kampanii buraczanej. Jeżeli chodzi o plony, to raczej są dobre, tak? Rzadko kiedy poniżej 65 ton, natomiast powyżej 75 nie są to wcale jakieś odosobnione przypadki, także wydaje mi się, że w tym roku plantatorzy buraka cukrowego powinni być zadowoleni z plonu, jak również z całkiem przyzwoitej polaryzacji, która jest średnio powyżej 17%, przynajmniej z tych informacji, które do mnie docierają, to takie właśnie wartości są podawane. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie w przyszłym roku, prawda, w tej chwili trwają różne negocjacje, ale zakłada się, że w tym roku tego buraka zebrano dużo, także wydaje mi się, że to może mieć znaczenie na przyszły rok. A tu już widzimy tego buraka na pryzmie, tuż przed sprzedażą, także tak to w tej chwili wygląda. Ja się będę powoli z Państwem żegnał na dzisiaj. Myślę, że kolejny odcinek postaram się poświęcić bardziej uprawom sadowniczym, które też są na topie w tym momencie i bardzo istotne. Jak również będziemy mogli sobie już podsumować kilka danych dotyczących sezonu. A w tej chwili życzę Państwu wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, rolnikom w szczególności świetnych plonów i jeszcze lepszych cen. No i na dzisiaj dziękuję, do widzenia, miłego dnia.